Drugi bogoryjski festiwal nocy sobótkowej za nami. Był to ze wszech miar udany piknik, ze wszechstronną ofertą dla każdej grupy wiekowej. Myślę, że dla każdego. Mamy oczywiście tutaj dla dzieci, tu współpracujemy ściśle ze strażakami z terenu gminy Bogoria. Strażacy realizują projekt Strażacy Dzieciom, stąd właśnie w dniu dzisiejszym są gry wielkoformatowe oraz warsztaty. Jest też taka gra terenowo-questingowa w poszukiwaniu kwiatu paproci. Są zajęcia animacyjne, jest tradycyjne wicie wianków, oczywiście kulinaria, przejażdżki tutaj motorówką, a na koniec myślę, że taka sobótkowa potańcówka w paprociach w nowo otwartej altanie. Oprócz szeroko rozumianej rozrywki i takiej atrakcji kulturalnej, to chcemy też wracać do korzeni, do tego, co kiedyś było. Na pewno powrotem do tradycji było wicie wianków. Pod czujnym okiem pań z ośrodka kultury wspieranych przez członkinie kół gospodyń, domu seniora, powstawały prawdziwe dzieła sztuki. Pani Krystyna z Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii umiejętność plecenia wianków wyniosła z domu rodzinnego. Od mamy, od babci. Były. Cały czas robiliśmy. Najpierw ze stokrotek, z koniczyny, na rączkę, na głowę. Jak wygląda proces tworzenia takiego wianka? Układamy sobie, no jak to powiedzieć? Początek, tak. Układamy sobie taką i... Dobieramy kolory kwiatuszki. No, nie wiem, jak to. Kolory dobrowolne. No, nie wiem, jak to dobieramy kwiatuszki w takie wiązeczki i zwijamy sznurkiem. I za każdym razem później dokładamy następne i następne i wychodzi nam wianek. Później łączymy go ze sobą. Sprawdzamy najpierw, czy jest, pasuje na naszą głowę. I to jest praktycznie wszystko. Jaki jest najtrudniejszy element pracy? Żeby go dobrze ściągnąć, żeby on się nie rozwalił nam. Także dobrze sznurkiem trzeba za każdym razem. Jak dobieracie kwiaty? Można kolorystycznie, można same zielone. To już według uznania, jak komu się podoba. Czy sam biały, czy kolorowy, czy sam zielony, czy z samych traw, czy z samych na przykład stokrotek. Jak długo trwa, wyprodukowanie grzybów? O, to zależy od umiejętności. Ile pani jest potrzebna? No, z pół godziny co najmniej, albo ze 40 minut. W zależności od wielkości. Część uczestników biła wianki po raz pierwszy w życiu. Mój pierwszy w życiu, poza jakimś tam ze stokrotek w dzieciństwie. A co panią zachęciło, żeby tu dziś przyjść? No, super impreza. W tamtym roku byłam i żałowałam, że nie spróbowałam pleść wianka i w tym roku postanowiłam, że muszę przyjść. No i jak gdzie? No chyba nie na gorzej, nie? Także pod okiem pracowników Ośrodka Kultury w Bogorii powstawały mniejsze rozmiary ozdoby. Dzieci robią bransoletki, oklejają kwiatuszkami i robią opaski też. Oklejają sobie kwiatuszkami i później będą mogły sobie to zabrać i chodzić. Co wykorzystujemy? Kwiatki, żywe kwiaty. Ochotnicza Straż Pożarna oferowała przejażdżkę po zalewie łodzią motorową oraz prezentowała sprzęt i wyposażenie. Jest łódka przygotowana do tego, że można na krótką przejażdżkę zapoznać się z łódką, z ratownictwem wodnym, sprzętem przeciwpożarowym, jaki posiadamy na wyposażeniu, pojazdy, jakie mamy. A ja wiem, że zawsze to się cieszy dużą atrakcją dla młodych, a zwłaszcza dla tych najmłodszych milusińskich, którzy chętnie tu, mam nadzieję, przyjdą i będą chcieli skorzystać właśnie z naszej oferty. Ponadto tutaj koledzy jeszcze zaprezentują, jak działają kurtyny wodne, które w razie dużych upałów pozwalają nam się schłodzić. Piątkowe pełne atrakcji spotkanie nad Zalewem Buczyna od strony kulinarnej uzupełniły koła gospodyń. Oprawę muzyczną zapewniła DJ Katia. Podczas pikniku prowadzona była zbiórka na leczenie Zuzi Maciejko z kłody w gminie Rytwiany. Jerzy Strzyż, STV Info.